Rola HR managera jest bardzo ważna, dlatego, ponieważ jego praca polega na wspieraniu rozwoju i dbaniu o zarządzanie zespołami ludzkimi. Natomiast w bardzo wielu organizacjach ta rola jest bardzo po macoszemu traktowana, z racji tego, że często osoby w tej roli mają mało uprawnień. Jego rola jest bardzo ważna, ma największy wpływ na to, jakich ludzi zatrudniamy. Nie ulega zaś żadnej wątpliwości, że od naszych pracowników, od naszego personelu bardzo często zależy powodzenie realizowanych przedsięwzięć. Bez tego nie da się osiągnąć sukcesu. Na kierunku HR Manager, HR Manager będziemy bardzo mocno wzmacniali rozwój tych osób, rozwój ich kompetencji. Będą zapraszani eksperci właśnie z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, którzy będą dzielili się swoimi projektami. Najczęściej to będą dyrektorzy personalni lub osoby, które miały funkcje zarządcze w dużych organizacjach i też pełniły funkcje HR-owe. Nowoczesny HR Manager to osoba, która jest wszechstronnie wykształcona, wzbudza zaufanie, jest wiarygodna, wspomaga procesy biznesowe w firmie przede wszystkim pod kątem zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych. Jest odpowiednio, posiada odpowiednie walory intelektualne po to, aby móc zdefiniować potencjał, który mamy, zastanowić się, jak ten potencjał możemy wykorzystać i monitorować, czy te założenia są realizowane. To jest osoba, która z jednej strony bardzo dba o rozwój człowieka, o jego wartości, o jego świat, o jego podejście indywidualne. Z drugiej strony jest to osoba, która pełni strategiczne funkcje w organizacji. Dzięki temu, mając uprawnienia, może łatwo wprowadzać przygotowane zmiany związane z rozwojem ludzi i dzięki temu organizacja idzie do przodu. Umówmy się, że w tej chwili bardzo dużo firm ma problem z tym, żeby być traktowanym jako firma z ludzką twarzą. W wielu firmach mówi się o tym, że pracownik powinien być zmotywowany, dbać o jego rozwój, o jego funkcjonowanie, a tak naprawdę to są tylko slogany. Często sprowadza się tylko to do tego, że jest dbałość o podstawowe elementy prawa pracy, natomiast w wielu sytuacjach nie ma takiej świadomej polityki. Jest to najlepsza z możliwych opcji do wyboru dla osób, które mieszkają tu na Śląsku i w Zagłębiu, żeby wybrać kierunek, który będzie praktyczny, który będzie dawał dużo narzędzi, nowoczesnych narzędzi. A skąd to się będzie brało? Stąd, że będą zapraszani i będą prowadzili te zajęcia najlepsi fachowcy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, którzy będą dzielili się praktyką, będą przeprowadzali mnóstwo case'ów, ćwiczeń oraz będą dawali takie toolboxy HR-owe.